Dzisiejsze rozważanie będzie kontynuacją studium listu świętego Pawła do Filipian, pierwszy rozdział i wersety od 12 do 20. Tytuł temu rozważaniu nadałem Wilczy bilet. Nie wiem, czy wiecie, co to jest wilczy bilet. Słyszeliście pewnie o takim powiedzeniu, ale czy wiecie, co to jest wilczy bilet? Generalnie wilczy bilet to dostaje się wtedy, kiedy coś się przeskrobie i taka opinia w kadrach to jest na przykład zwolnienie dyscyplinarne wpisane do akt i później, jeżeli ktoś idzie do nowej pracy, to gdzieś te akta są tam przekazywane i widać, że dany gagatek coś zbroił i to tak idzie i się ciągnie. Niejednokrotnie mówiło się, że ktoś dostał wilczy bilet, czyli inna osoba bardziej wpływowa mówi o tym innym osobom i ciężko po prostu znaleźć czy też dobrą pracę, czy też w ogóle odnaleźć się w towarzystwie. I właśnie mówimy, że ktoś dostał taki wilczy bilet. To nie jest nic dobrego. Dobrze, więc zobaczmy, co apostoł Paweł Filipianom chciał napisać, a wierzę, że i też zborowi w Spalding, bo wierzę, że wszystko to, co tutaj jest napisane w Piśmie Świętym, te wszystkie listy apostolskie, Ewangelie, te wcześniejsze księgi są właśnie też dla nas, jako dla zboru, dla wszystkich zborów, dla tych, którzy chcą podążać za Jezusem Chrystusem. List świętego Pawła do Filipian, rozdział pierwszy i wersety od 12 do 20. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kutliwości, nieszczerze, sądząc, że przez to wzmogą uciski więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nam zostawiłeś, dla naszego pouczenia, dla naszego zrozumienia. Prosimy Cię, aby Twój Duch Święty otworzył nasze oczy, serca i uszy na to słowo prawdy, aby się nie okazało na nas, że mamy uszy, a nie słyszymy, mamy oczy, a nie widzimy. Tylko prowadź mnie, Panie, dodawaj mi mądrości Twojego słowa, a nam wszystkim i również mnie zrozumienia i chęci, możliwości życia tym słowem zawsze. Amen. Popatrzcie się, 8 wersetów przeczytaliśmy właśnie, a około 2 miesiące temu rozpoczęliśmy studiowanie listu Pawła do Filipian. Na początku czytaliśmy po jednym wersecie, albo nawet jeden werset rozważaliśmy przez dwie niedziele. Czyli to wszystko takie standardowe, tak jakby taki szablon, jak nieraz się ma szablony do pisania listów na początku. W każdym właściwie liście apostolskim to samo. Ta łaska, pokój, radość i tak dalej. O tym Jezusie Chrystusie i tak dalej. Cóż tylko on robi? A, to się nagrywa. Dobrze. Będzie wam. Kot wszedł
wierzący, mam nadzieję, że on wierzący jest, bo jak zginie, to pójdzie. Łukasz, proszę, zamknij może tą. Nie, koty nie idą do nieba. Psy może tak, koty nie. Na początku mówiliśmy o tych wersetach i tyle zastanawialiśmy się nad jednym wersetem. Dzisiaj już przejdziemy do takiej dłuższego fragmentu, ale też bardzo owocnego w treść. Chciałem tylko pokazać wam, że jak często właśnie znowu przypomnieć, czytamy te początki listów, początki ksiąg, gdzie są tam pozdrowienia i takie nieraz sobie myślimy frazesy, jak to jest ważne i ile przez 2 miesiące mówiliśmy o tym, co było napisane w tych kilku wersetach, po to, żeby teraz móc dojść i do innych fragmentów. Pewnie troszeczkę przyspieszymy ze studiowaniem tego listu. To nie znaczy się, że coś pominiemy, ale to też nie znaczy, że wszystko przestudujemy, bo to jest Słowo Boże, to jest niepojęte po prostu i tak wiele treści jest w tym. Słuchajcie, list Pawła do Filipian jest pisany najprawdopodobniej z więzienia, kiedy Paweł jest w Rzymie w latach między 61-63. Więc nie w najlepszych warunkach. Nie wiem, co prawda, czy to bo na początku Paweł trafił do Rzymu i był więziony w mieszkaniu, które sam wynajmował. Był tam ze strażnikiem rzymskim, który go pilnował, ale mogli do niego też ludzie przychodzić, odwiedzać go, z którymi też rozmawiał. Natomiast no, nie mógł się poruszać, nie mógł sobie nigdzie wychodzić. Jeżeli tak sobie myślimy, że to fajne takie więzienie może być, to przypomnijcie sobie 2 lata temu, jak nam kazali siedzieć w domach i nie pozwolili nam nigdzie wychodzić. Nie mieliśmy strażników teoretycznie. Czy to było takie fajne? No nie było fajne na pewno. Później Paweł jednak trafił do lochu, takiego normalnego lochu, jak nam się wyobraża, jak na filmach widzieliśmy, gdzie jest brudno, zimno, mokro i już nie ma wygód. I tam spędził jakiś czas, aż został stamtąd wyciągnięty po to, żeby mu ścięto głowę. Pisze to do zboru Filipian, tak jak powiedziałem, lata 61-63, coś około. Jak ci, co uczęszczają na studium dziejów apostolskich, to wiedzą, że Paweł w Filipi był podczas swojej drugiej podróży misyjnej, tam założył zbór, czyli to przypada na lata tam 52-53. Czyli mniej więcej 10 lat po założeniu zboru Paweł właśnie pisze do tego zboru, czyli też stosunkowo młody zbór. I co tutaj pisze? No to, że właśnie jest w więzieniu. Że to, że głosił Ewangelię, spowodowało, że jest dzisiaj w więzieniu. Jak czytamy, to chociaż opisuje, że jest w więzieniu, to wcale nie widzimy, żeby on jakoś tam narzekał. I biadolił i mówił, no słuchajcie, takie rzeczy mnie spotkały, ja tutaj dobrze chciałem, a tu są ludzie niesprawiedliwi i wsadzili mnie, jak ja jestem teraz biedny i współczujcie mi, i módlcie się za mnie i w ogóle jakieś tam pomocy i tak dalej. No nic tutaj takiego nie widzimy, żeby coś takiego pisał. Paweł z powodu Ewangelii to wycierpiał no, niemało i nie jedno. Mi to przeszkadza. Tu będzie lepiej. Wycierpiał nie jedno, nie mało. Tam w którymś liście pisze, że był biczowany tyle razy. Tam statek się z nim rozbił. Także no chłopak na pewno nie mógł się nudzić. Też czytaliśmy, że tu go zamknęli w więzieniu, tam w dybach siedział, tam sobie podśpiewywał w innym więzieniu. No takie życie właśnie dla Ewangelii. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na to, jak to wygląda głoszenie Ewangelii dzisiaj, a jakie mamy na kartach Pisma Świętego.
Jak widzimy początki istnienia Kościoła, kiedy wychodzi gościu, mówi kazanie, 3000 chłopa się nawraca, wszyscy radośni. Następnie powiedział, co prawda tylko 2000, no ale dobra, taki 5000 zbór samych chłopów, bo tam jeszcze kobiety były do tego. A dzieci to nie wspomnę pewnie. Nie jedna szkółka niedzielna pewnie. Co to się działo, jak to się działo, a jak to się dzieje dzisiaj? Kiedy przecież tyle tych kaznodziejów, co jeden to lepszy, tyle ma followersów, wyświetleń, thumb upów na YouTubie. I czy to w ogóle wygląda tak jak w Biblii? Werset 12. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Co Pawła spotkało? No to, że jest w więzieniu. Że dzisiaj jest, wtedy jak to pisze, to jest w więzieniu. I mówi, to, co mnie spotkało, posłużyło ku rozkrzewieniu Ewangelii. Nie to, że tam głosił, że był, tylko to, że jest w więzieniu, to rozkrzewia Ewangelię. Czy to nie jest zaskakujące? Przecież jak ktoś trafia do więzienia, to raczej no, nie za dobre sprawowanie. Tylko już się dostaje taką łatkę. Więzień kryminalista. Niektórzy byli w więzieniu. To wiedzą, jak to jest i nic dobrego. Też wiedzą, za co byli w tym więzieniu. Jeden z moich przyjaciół, znaczy kilku moich przyjaciół było w więzieniu. Jeden z moich przyjaciół 9 lat spędził w więzieniu. Jeden z lepszych pastorów. Tam się też nawrócił. Zobaczmy sobie do drugiego listu do Tymoteusza. Drugi rozdział i 9 werset. A propos drugi list Pawła do Tymoteusza. To jest ostatni list Pawła, który napisał. I to już jest w tym lochu. W Rzymie. Już nie w mieszkaniu, chociaż mówię, nie jestem pewny, skąd był pisany list do Filipian, ale z całą pewnością drugi list do Tymoteusza był napisany już w lochu, już takim typowym więzieniu. I tutaj pisze Paweł do Tymoteusza, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Paweł trafił do więzienia i można by było pomyśleć, no to już koniec jego wypraw. Zrobił 3 wyprawy, dużo chłopak zrobił, ale niestety skończyło się i no i tyle dobrego. Ktoś by mógł powiedzieć, no mógł tyle tam nie cwaniakować, z tymi się nie kłócić, to może by dłużej posłużył i może by go nie ścieli, a ewentualnie by jeszcze przynajmniej z 10 lat posłużył i zrobił jeszcze kolejne tam 3 wyprawy i o wiele by to bardziej się przysłużyło. Ale Paweł tutaj pisze, że on cierpi niczym złoczyńca i został tak potraktowany, siedzi w więzieniu, ale Słowo Boże nie jest związane. I nieważne, że on siedzi w więzieniu. I nieważne, że przeciwności pokazują, że no koniec. Słowo Boże jest żywe i ono dalej działa. Słowa Bożego nie da się związać i obfituje. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale i w 10 wersecie. Czytamy tak. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniu, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Niesamowite słowa. Mam upodobanie w słabościach. Nikt nie lubi z nas być słaby dzisiaj, kiedy świat mówi, to mówi, że wszyscy musimy być mocni, silni i słaby to jest niedobre i nikt nawet nie ma prawa nazywać nas słabymi, nikt nie ma prawa nas znieważać, ponieważ musimy być tolerancyjni. No prześladowania to już zupełnie.
To o prześladowaniach nie mamy co mówić. A Paweł pisze, że on w tych słabościach jest mocny. Że wtedy jego moc ujawnia się. Tak jest bodajże chyba w wersji UBG. Ma ktoś wersję UBG? Może przeczytać? 12:10? Dlatego mam upodobanie w słabościach, w uwagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w naciskach ze względu na Chrystusa, gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Podobnie. Gdzieś było, że wtedy się ujawnia ta moc. Nie pamiętam, które w takim razie tłumaczenie. Nieważne. Jeszcze raz, Paweł cierpi. Jak najbardziej. Bo to nie jest nic przyjemnego, kiedy nas znieważają. W szczególności dla Chrystusa, kiedy jesteśmy ograniczeni. Ale słowo nie jest związane. Ono cały czas pracuje. I jeszcze pokazuje nam Paweł, że wtedy nawet kiedy my jesteśmy związani, to tak naprawdę okazuje się, jeżeli jesteśmy oczywiście prawdziwie wierzący, że i my się wzmacniamy. Znacie takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Kiedy właśnie nam jest źle, kiedy już wszystko zawiodło, my wtedy klękamy i modlimy się, aby Bóg pomógł. No oczywiście bieda, kiedy wtedy to robimy. Ale człowiek wierzący, właśnie kiedy jest uciskany, tym bardziej powinien pamiętać, że Bóg jest z nim, powinien się modlić i wtedy będzie obfitowała łaska Boża i będziemy doświadczali tego wzmocnienia, które nas wzmocnienia przeciwko temu uciskowi, które właśnie nas dotyka. Jak już jesteśmy w tym drugim Tymoteusza, to przeczytajmy sobie z trzeciego rozdziału od 10 do 14 może. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Popatrzcie się, Paweł pisze do Filipian, że to, że on siedzi w więzieniu, to, że on został związany, to się przyczyniło do tego, aby Ewangelia obfitowała. Tutaj pisze do Tymoteusza z tego samego więzienia, z tego samego okresu, że tak jest. Wszyscy. Słowo wszyscy znaczy... Co znaczy słowo wszyscy? No wszyscy. Każdy. Każdy jeden. Bez wyjątku. Który chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie znosił prześladowania. Paweł podaje się jako przykład i jest tym przykładem. Nikt nie ma wątpliwości, co zrobił apostoł Paweł. Ile zborów założył, ile zborów odwiedził, jak głosił Ewangelię. No i ktoś by powiedział, no w ten sposób właśnie, jaki on głosił tam, wiecie, w Atenach, na Areopagu, kłócił się z tamtymi, no sam sobie jest winien, mógł troszeczkę zwolnić i by tak nie było. Ale tutaj pisze wszyscy. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, będą znosić prześladowania. Jeżeli oddaliśmy się Bogu, to co? To postępujemy jak nasz Pan i Zbawiciel. Jak Jezus Chrystus, który miał radosne, piękne życie, ponieważ był Bogiem i niczego mu nie brakowało. Robił tak i wszystko miał. Tak? Czy mówi jednak, nie ma, gdzie by Syn Człowieczy głowę położył. To ten
Król, który urodził się w najlepszym szpitalu prywatnym. Czy w stajni? Byliście kiedyś w stajni? No i co? My dzisiaj widzimy ten żłóbek, taki fajny, no nie? Pachnące sianko, to wszystko. No przecież tam, wiecie co, śmierdzi jak nie wiem. Bo to jest stajnia. W stajni śmierdzi. Z całą pewnością ci, co by dzisiaj mieli mieć poród w stajni i ktoś by do tego dopuścił, zaraz by poszedł do więzienia, że w ogóle dopuścił do takich rzeczy. A tam się urodził Jezus Chrystus. Więc zaczynał już od samego początku cierpienia. A potem wcale nie było z górki. A skończył jako zwyrodnialec. Znaczy tak go potraktowali, jako zwyrodnialca, jako najgorszego z możliwych. Ponieważ został ukrzyżowany, a krzyż oznaczał to, co dzisiaj oznacza krzesło elektryczne albo stryczek. Kiedy mamy największych zwyrodnialców, to sami mówimy. Jeżeli na przykład pomyślimy o jakimś nie wiem, pedofilu, od razu krzesło elektryczne, tak? No to tak właśnie ludzie mogli postrzegać Jezusa Chrystusa. Wtedy nie było krzesła elektrycznego. Największą torturą, bo to, wiecie, tego jeszcze krzesło elektryczne, to nie jeden chrześcijanin powie to tak humanitarnie dla tego pedofila. Jeszcze mu tam pałami. No i właśnie krzyż to takie miał, wiecie, krzesło elektryczne i te pały razem wzięte. Takie fajne narzędzie tortur. I tak właśnie został potraktowany Jezus Chrystus. Więc jeżeli my oddajemy się Bogu, to będziemy cierpieć jak Jezus Chrystus. Niekoniecznie może na krzyżu, ale będziemy znosić prześladowania. I Paweł to dokładnie powtarza. Wszyscy, tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie. I znowu popatrzymy na to, którzy chcą żyć pobożnie. Jak dużo dzisiaj mamy ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami. Co prawda słyszę, że no, jak się nawrócili, to ich życie stało się jeszcze gorsze, ale tam dochodzą, wiedzą, że Bóg ich wyciągnie z różnych opresji. Bardzo też często słyszymy, uwierz w Jezusa Chrystusa, twoje życie się zmieni, będzie piękne i wspaniałe. I kiedy nie jest to piękne i wspaniałe, to znaczy, że nie masz wiary, znajdą tam werset, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, na pewno tam jest jakiś grzech i dlatego tak się dzieje, jak się dzieje. Niektórzy mówią, no właśnie, bo to trzeba mieć, Bóg daje nam rozum, módlcie się o rozum i my idziemy i tak głosimy, że my nie mamy takich problemów, nie mamy prześladowań, nie mamy cierpień, tylko trzeba wiedzieć jak, bo chrześcijanie są mądrzy. Oczywiście, że są mądrzy, ale jeżeli Biblia mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, będą znosić prześladowania, to wszystko, co ci inni mówią, ma się trochę nijak do tego, co właśnie przeczytaliśmy. I wiemy, że Pismo nie może sobie zaprzeczać. Dlatego jeżeli mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, a nie ma w naszym życiu prześladowań, to trzeba sobie zadać pytanie, co jest grane? Co jest nie tak? Pamiętacie, już mówiłem tą, już sam nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest tylko anegdotka, ale o człowieku, który był wierzący, poszedł do wojska na 2 lata i potem bracia, siostry pytają się, no jak tam było w tym wojsku? A on mówi, na szczęście nikt się nie dowiedział. Bo tak żyją dzisiaj chrześcijanie, aby się nie dowiedzieć, aby nie zrobić nic, co mogłoby urazić drugiego człowieka. Ponieważ usłyszą, że jeżeli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Miłością przykrywajcie wszystko. Miłość jest najważniejsza. I dzisiaj musimy myśleć o tym, że Bóg kocha ludzi. To trzeba głosić ludziom. Bóg cię kocha. Nieważne jaki jesteś, Bóg cię kocha. I człowiek, który to usłyszy, to się ucieszy. Fajnie, że mnie Bóg kocha. Nikt mnie nie kochał, Bóg mnie kocha. I dalej robi dokładnie to samo. Dlatego jest napisane, którzy chcą żyć pobożnie. Jeżeli chcesz żyć pobożnie, to będziesz znosił prześladowania. Jeżeli nie ma tych prześladowań, to nie ma pobożności w twoim życiu. Jak śmie tak powiedzieć? To czy nie ja mówię, tylko czytam, co jest napisane. To nie jest mój pomysł.
Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 16-22. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, od 16 do 22 wersetu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. No i właśnie, widzicie, my mamy być roztropni, my mamy mądrość i wszystko poukładane. Nam się nic nie stanie. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. Już widzimy w następnym wersecie. No to jeżeli ja jestem ten taki, wiecie, przebiegły jak wąż i niewinny jak gołębica, to dlaczego stoję przed tym sądem, gdzie mnie biczują i gdzie mnie wyzywają? Więc z całą pewnością rozumienie tego, że ja będę prosił Boga i w mądrości, wiecie, uniknę tego wszystkiego, już spalił na panewce na samym początku. Strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Tutaj się też znowu zatrzymam i widzimy, że Paweł jest w więzieniu, ma stanąć przed Cezarem. I mówi, to posłużyło ku rozkrzewieniu Ewangelii. On idzie do najwyższych, aby im zwiastować. Przypuszczalnie jako taki zwykły obywatel nie miałby szans nawet spotkać się z Cezarem. Ale dlatego, że sprawa zaczyna być bardzo poważna, ludzie go oskarżają, chociaż niewinnie, sprawa musi iść do Cezara. Inaczej by nie mógł tam dotrzeć, aby móc głosić Ewangelię. I właśnie tak będzie. Że nam się wydaje, że będziemy głosić wszystkim, ale Bóg ma upodobanie i chce, aby ludzie na wysokich szczeblach, na stanowiskach usłyszeli Ewangelię. A jest to możliwe tylko i wyłącznie przez jakieś prześladowania. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna, powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. To są słowa Jezusa Chrystusa. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Są te same słowa, które powtarza potem apostoł Paweł. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą znosić prześladowania. I chociaż jesteśmy niewinni jak gołębice i przebiegli jak węże, to tak się będzie działo. I tu będzie się okazywało, kto wytrwa do końca i kto będzie zbawiony. Więc samo powiedzenie, ja wierzę w Jezusa Chrystusa i moje życie jest piękne, ja dzisiaj cieszę się z tego i jestem mądry, mówię tak Ewangelii i mnie się nic nie dzieje, a jest pełno takich ludzi, którzy nie chcą zatrzymać z innymi, żeby właśnie, no bo to od nas zależy, tak? Od nas zależy, to ja będę miał pokój. Wiecie, ile razy, kiedy wychodziliśmy na ulicę, kończyliśmy ewangelizację, szedłem potem przez miasto patrzeć, jak to wygląda i widziałem też innych ludzi z innych kościołów, którzy chodzili, rozdawali na przykład ulotki albo mieli jakieś tam gazebo rozstawione i sobie tam siedzieli i czekali. Patrzę się, widzę, podchodzę. Rozmawiam i mówię, myśmy właśnie skończyli. Tak, no słyszeliśmy, ale ty, słuchaj, jak tu jesteś, powiedz mi coś, co zrobiliście, aby, że mogliście grać i tak mówić przez głośnik. Ja mówię, no przeczytałem Biblię, uwierzyłem i poszedłem. No ale nie o to pytam. Co zrobiliście, informując council? Ja mówię, no nic nie zrobiliśmy. Poinformowałem council, ale council nas odesłał do jednego, do drugiego, do tamtego i nie wiadomo, co było, więc ja nie mam czasu, żeby czekać na odpowiedź councilu. Poszliśmy, głosimy Ewangelię. No ale nie zabronili wam? Ja mówię, no na razie nam nie zabronili, a jak nam zabronią, no to co z tego, że nam zabronią? Nie, no bo to kara będzie. Ja mówię, no i będzie kara, to zapłacimy tą karę. No bo wiesz, myśmy poszli,
Dostaliśmy co prawda pozwolenie, tylko możemy sobie wystawić gazebo, możemy dać jakąś informację, ale ona musi być w środku i musimy stać i czekać, aż ktoś do nas przyjdzie. Nie możemy mówić nic przez głośniki, nie możemy nikogo wołać i nie możemy rozdawać na zewnątrz ulotek, tylko w środku, jak ktoś przyjdzie. No i mówię, no i ktoś przychodzi. No była jedna osoba, ponieważ jeszcze dodatkowo oferowali, że będą się modlić i jakiś masaż tam przy okazji. No to kogoś coś bolało, to się poszedł pomodlić. Mówię, czy ludzie niewierzący przychodzą do kościoła? Mówiłem ostatnio, no bez sensu, żeby przychodzili ludzie niewierzący do kościoła. Po co mają przychodzić? To kościół musi wychodzić do ludzi. I słuchajcie, i można powiedzieć, że ci ludzie głoszą Ewangelię. Grzecznie, nikomu nie sprzeciwiając się. No tak, my wykonujemy, my musimy być poddani władzy. I nie ma problemu. Mogą sobie tam stać, przecież zapłacili pięknie. A nas przeganiali z jednego na drugie. Ile miejsc musieliśmy znaleźć, ile wysłuchać. I głosiliśmy. A potem się pytam, dlaczego, jak to jest? My nic, po prostu idziemy. Usłyszeliśmy, że mamy głosić, to idziemy, głosimy. Nie czepiają się was? Czepiają. Piszą donosy, piszą skargi. I co? I dalej działamy. Może jestem dziwny, ale kiedy... Znaczy, ja nie lubię, kiedy ludzie przychodzili i tam wyzywali nas i przeganiali. Nie jest to miłe i sympatyczne. Ale wiecie, moje takie morale wewnętrzne wzrastało. Ja, tak, Panie Boże. To jest właśnie ten wyznacznik. Wiem, że robię dobrze. Bo mnie przeganiają. Znaczy, jeszcze bardziej mnie to nakręcało. Nie wiem, może tak nie powinienem pomyśleć. Zobaczysz. Ja ci dzisiaj nic nie zrobię, ale Pan Bóg to dopiero ci przeczepie skórę, jak się tam spotkamy. Za to, żeś mnie przegonił. I wiedziałem, że idę i robię dobrze. Nie jest to miłe, nie jest to sympatyczne. Ale jeżeli wszyscy, to wszyscy. I cieszę się, że mogę dzisiaj być zaliczony. Niektórzy z was również tego doświadczyli. I nie jest to miłe. Nie jest to sympatyczne, kiedy nas atakują. Kiedy przychodzą i w pracy wyśmiewają się z nas, tak? A kto ty jesteś? A ty zmieniłeś wiarę? A ty teraz Jehowy jesteś? Nie mają zielonego pojęcia w ogóle, czy nam chcą... Nie wiem, czy Jehowy to jest obrażenie nas, czy jak. Nie wiem, co prawda, co chcą. Potem idą i oczywiście chwalą. Ty, a słyszałaś o tym? Jaki to gdzie to oczy od wiary, co oni tam w ogóle wyprawiają? No nie jest to przyjemne, ale tak się będzie działo. Jeżeli my mówimy, że jesteśmy wierzącymi, to musi być to zauważone. I niestety Słowo Boże jest ostre jak miecz obosieczny. Mówiłem to niejednokrotnie. Ono tnie. Tak jak nożem się tniemy, to nie jest przyjemne, ale to musi ciąć. Dla tych ludzi nie jest przyjemne. Dlatego najlepszą obroną jest atak, zaczynają atakować. Ale to musi być widoczne. Jeżeli my będziemy tylko wszystko miłością przykrywać i a okej, to ty chcesz kochać w ten sposób tą samą płeć. Każdy może dzisiaj kochać dobrze. Pan Bóg jest też miłością. Tak się dzieje. Tak się dzieje w kościołach. To nie są rzeczy, które widzimy w telewizji. To się dzisiaj dzieje naprawdę. Po to, aby tylko nie mieć tego cierpienia, prześladowania. A apostoł Paweł siedzi w więzieniu. Mówi, to jest ku rozkrzewieniu Ewangelii. I słuchajcie, czy to nie jest fenomen właśnie? To tylko Bóg mógł wymyśleć. Kiedy nawracamy się i kiedy, nie wiem, stoimy tam na linii, jeden przeklina, ten przeklina, a my nie przeklinamy, to zaczynają w pewnym momencie zauważać. Potem zaczynają kombinować, pewnie im się to nie podoba, zaraz mnie podkablują, a w polityce w każdej firmie jest, że nie wolno tam verbal abuse używać, tak? Już zaczynają kombinować. Jeden do drugiego mówi, ty uważajcie na tego, bo on jest taki, ten, wiecie, Jehowy, czy tam, nie wiem, coś tam w tej Biblii się zaczytuje tylko. I słuchajcie, nagle my nie musimy nic mówić, to ludzie zaczynają opowiadać. A, bo ten tylko o Chrystusie, o Jezusie, o Biblii.
to ludzie inni zaczynają mówić. Sama Ewangelia idzie i się krzewi. Oczywiście my jesteśmy potrzebni, tak jak jest ta iskierka do wywołania pożaru potrzebna, to idziemy z tym światłem, z tą iskrą zapalną, ze Słowem Bożym, a resztę potem już samo robi spustoszenie. Na tym to właśnie polega. Nam się oczywiście to może nie podobać, ale tak się Bogu uwidziało. Słuchajcie, w pracy jak w pracy, ale wiecie, że wracamy do domów, dzwonimy radośni, tacy poznaliśmy Boga, dzwonimy do naszych rodziców, mama, tata, te, oj, córuś, to tyś odeszła od wiary ojców, o jacie, jeśli poszła do sekty, depnęła. I w ogóle przyjeżdżamy na wakacje, nie chcąc rozmawiać w ogóle. Pojechaliśmy z żoną do rodziny, która zawsze miłe stosunki. Gdzie tam? Nie przyjęli nas. W hotelu trzeba było mieszkać. I nagle ci ludzie uświadamiają, no bo okazuje się, a no bo wiecie tam, ten z tym, z tamtym, a bez ślubu, a tamten to pewnie zacznie zaraz mi opowiadać i tego. Samo ich zaczyna to wszystko drażnić. Sami nagle zaczynają wiedzieć, że coś jest nie tak. Nie jest to przyjemne, kiedy nasza rodzina zaczyna nas atakować. Dalej. A mąż? A żona? Ile jest takich małżeństw, gdzie tylko jedna jest osoba nawrócona? I mąż, i żona atakują. I znowu się pojawiają chrześcijanie. Słuchaj, masz być posłuszna mężowi we wszystkim. Tak mówi Słowo Boże. Ty jesteś chrześcijanka, tam jest we wszystkim. To ty nie możesz tam mówić, ty musisz słuchać i robić wszystko, co ci mąż każe. A to jest znowu wyciągnięte z kontekstu. Bo mamy być posłuszni mężowi, a mężowie mają kochać swoje żony z całego serca, tak jak Chrystus umiłował Kościół. I swoje życie oddać, to znaczy się, że moje ja już nie istnieje, dlatego będę robił to, co mi żona każe, to, co mi mąż każe. Nie, to jest właśnie to stare życie, które kiedyś robiliśmy. Dzisiaj idziemy za Chrystusem i każdy, kto straci to życie, przepraszam, zachowa je. Tak jak czytamy dalej, bo także 34 do 42 w Mateuszu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody, jego, jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Będą prześladowania. To jest jedno z... Bardzo często tak... Ludzie mówią, no nawróciłem się, ale ja nie wiem, czy ja właśnie mam Ducha Świętego, tu owoc. No nie wiem, bo tego mi brakuje, tamtego mi brakuje. Ale też po owocach uczynków, po owocach wiary będziemy poznani. Jeżeli będziemy stali w oparciu o Słowo Boże i ono będzie najważniejsze, no niestety, nasi najbliżsi, o tym mówi Pan Jezus, będą nas nienawidzieć. Mąż, żona, ojciec, matka. To nie są przyjemne rzeczy, ale tak się będzie działo. To jest właśnie tym wyznacznikiem, że jesteśmy jednym z wyznaczników, że jesteśmy na dobrej drodze. Dzisiaj właśnie mówi się, że musimy kochać wszystkich, ale przecież mamy kochać Boga, przede wszystkim Boga, z całego serca, z całej myśli, z całej duszy. Życie chrześcijanina musi wywrzeć jakąś reakcję.
Pamiętacie list Jezusa do kościoła w Laodycei? Jesteś letni. Lepiej, żebyś był zimny albo gorący. I właśnie, kiedy my stajemy się chrześcijanami i chcemy, tak wiecie, wszystkim sprawić przyjemność, wiecie, jak jest taka letnia, taka ciepła woda, bo to nie chodzi o takie letnie, tylko taką ciepłość, takie przyjemność, tak? Tacy właśnie dzisiaj są chrześcijanie. O, przyjdzie, pogłaszcze, przytuli. Ja nie będę wchodzić w konflikt z tym. Ja jestem kochającą żoną, słucham się męża we wszystkim, chociaż on mi zabroni tego, tamtego, owam tego. W drugą stronę oczywiście to też działa, ale to tak jakoś facet jeszcze boi się powiedzieć, że jest pantoflarzem. Ale też opowiadałem taką historię znajomego z pewnego kościoła. Ten człowiek się nawrócił, ale jego żona się nie nawróciła. Poszedł, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, radykalnie, całkowicie za Bogiem. Czytał Słowo Boże, studiował. Kochał żonę z całego serca. Ale żona się z niego naśmiewała. Pokazywała przed innymi, a poszedł sobie tam jakiś kociosz Jehowy. Modlą się tam, nie wiadomo co odprawiają. Zamiast iść tutaj w niedzielę na mszę, spokój, chodzi na te grupy tamtego. On chodził. Przychodził bardzo często, to się działo na wsi. Wiecie, jak to na wsi? Wszystko już wszyscy wiedzą. No i przychodzą i śmieją się z chłopa. Wszyscy, koledzy pod sklepem, śmieją się z niego. Zaczęli się z niego bardziej śmiać, kiedy przychodzi w zimie do domu, a tam dom zamknięty. Żona w środku i trzeba było wracać, a nie chodzić tam po jakichś tam zborach, kościołach. Poszedł spać do stodoły. Spał w stodole, rano wstał. Co ona zrobiła? Na następny raz stodołę zamknęła. Zapukał do sąsiadów, czy go przenocują. No, przenocowali, ale to przecież, wiecie, pośmiewisko. Baba ci zamknęła, naprawdę. Babie nie dasz rady, chłopie. I wiecie co? Modlił się. Szedł w Słowie Bożym. Kościół się modlił. 40 lat to trwało. Po 40 latach ta kobieta się nawróciła. Nie wytrzymała. Taki wstyd miała. Jedynie to poprosiła męża, czy mogliby chodzić do innego zboru. Po prostu nie miała jeszcze, nie mogła sobie wybaczyć. Chociaż nawróciła się szczerze, Bóg jej wybaczył. Nie mogła sobie wybaczyć, jaki grzech zrobiła. I stanąć przed tymi ludźmi, którzy modlili się o jej męża i którzy pewnie wiedzieli, co ona wyprawiała. Poprosiła, czy nie mogą iść do innego kościoła po prostu. Na początek. On się zgodził. Cieszył się. 40 lat. Możecie sobie to wyobrazić? Ja sobie nie mogę to wyobrazić, chociaż znam tego człowieka, też brałem udział w tych modlitwach. Bo tak się będzie właśnie działo. Błogosławieni są oczywiście i ktoś tam powie, no fajnie, bo ty masz żonę wierzącą i u ciebie już jest łatwo. Ale żona nie była wierząca od początku. Ja dziękuję Bogu, że okazał mi łaskę, że ja nie musiałem tych 40 lat czekać, tylko kilka. Tytułem tego jest Wilczy bilet. Słuchajcie, bo niejednokrotnie my, jako chrześcijanie, którzy chcemy iść za Jezusem Chrystusem, dostajemy taki wilczy bilet. I nie mamy wstępu tu albo tu. Jesteśmy, nasi przyjaciele nas wyrzucają tam z tych przyjaciół z Facebooka. Już nas nie zapraszają. Dostajemy taki wilczy bilet. Ale nie powinniśmy się tym przejmować ani smucić z tego. Chociaż może to fizycznie nie jest dobre. Dlaczego? Bo to służy ku krzewieniu Ewangelii. Bo jeżeli nas wyrzucili ze znajomych, nie zapraszają nas, to pewnie z jakiegoś powodu. Bo albo usłyszeli od nas, albo od kogoś. Tamten to tylko o Chrystusie. Już się nie napije, już tego. Już nie powie brzydkiego słowa.
sami zaczynają mówić i to słowo będzie dalej działało. I jak mówiłem, nasza postawa musi wydać reakcję. Jeżeli chcemy kochać i wszystkich teraz przytulać i miłością obdarzać i Bóg jest piękny i wspaniały, co oczywiście jest prawdą. I ja to mówię znowu z własnego doświadczenia, ile ja razy chciałem pokazać, że ja się nie różnię od moich znajomych. To, że tam chodzę do takiego innego kościoła i czytam Biblię, to znaczy nie, że ja jestem gorszy, że jestem inny. I dalej robiłem te rzeczy, które robi świat. Chodziłem na imprezy, przeklinałem, może nie tak bardzo jak oni, ale jednak. A my mamy być albo zimni, albo gorący. Jeżeli ktoś jest gorący, wylejcie na siebie coś gorącego, herbatę. Lubicie to czy nie? Zawsze jest od razu jakaś reakcja, boli, pali. Kiedy wylejecie na siebie kubeł zimnej wody albo wejdziecie do zimnej wody, ci, co będą chrzczeni za niedługo, zaraz zobaczą, jak to się wchodzi do zimnej wody. Tamci też się śmieją, bo oni pamiętają. Chociaż moja była właśnie bardzo taka przyjemna, jak ja się chrzciłem. Ach, chciałby się tam siedzieć. Jeżeli mi ktoś powie, to chrzest nieważny. Jak wejdziecie do tej lodowatej wody, to też nie jest od razu przyjemnie. I tacy mamy być. Albo zimni, albo gorący. To musi dawać jakąś reakcję. I nawet kiedy przypną nam ten wilczy bilet, no to cóż, to jest ku rozkrzewieniu Ewangelii. Ale ta Ewangelia kiedy będzie rozkrzewiana? Kiedy my przyjdziemy i pokażemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Kiedy On będzie na pierwszym miejscu. Na tych kartkach rozpisce macie tam jeszcze fragment z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział 25-35. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, bo czasu jest mało. Ale jest tam fragment, kiedy jest opisane, że jeżeli ktoś chce wybudować wieżę, to musi skalkulować koszty. Jeżeli ktoś chce wyruszyć z armią 10 tysięcy na 20 tysięcy, to musi skalkulować koszty, czemu się to wszystko opłaca. Tak jest właśnie z chrześcijaństwem. Kto chce żyć pobożnie, musi skalkulować koszty. Bo koszt będzie. Zbawienie jest za darmo, ale koszty są. Lecz o co chodzi? 18 werset listu do Filipian. Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Tutaj chciałem się jeszcze zatrzymać i troszeczkę wyjaśnić, ponieważ bardzo dużo osób właśnie mówi, że no właśnie, byle jakimi sposobami, byle Chrystus był zwiastowany. Ja mam taki sposób, że jestem miły, sympatyczny dla każdego, nie zwracam uwagi i wierzę, że potrzebują ludzie miłości. Takiego Chrystusa znamy? Takiego Chrystusa, który akceptuje grzech? Czy znamy Chrystusa, który nienawidzi grzechu? Który brzydzi się i mówi, że wyrzygam cię z ust swoich. W tym liście właśnie do Laodycei. Każdymi wszelkimi sposobami. Popatrzmy, przypomnijmy sobie, co pisze Paweł w liście do Galacjan. Jakiej Ewangelii uwierzyliście? Tej prawdziwej. Ale jeżeli ktoś by przyszedł i zwastował wam inną Ewangelią niż tą, którą my wam głosiliście, nawet niech to będzie anioł z nieba, czyli ten, który jest najbliżej Boga, niech będzie przeklęty. Więc jeżeli tutaj mówimy o byle jakimi sposobami, to nie byle jakim Chrystusem. Sposób może być obojętny jaki, byle tylko prawdziwy Jezus Chrystus był pokazany i był zwiastowany. A prawdziwy Jezus Chrystus zawsze miał Ojca na pierwszym miejscu i zawsze Jemu poświęcał uwagę. Zawsze robił to, co się Jemu podobało i wszystko mówił to, co Bóg mu powiedział. Ojciec sam mówi, ja nic od siebie nie mówię, tylko to, co mi Bóg, Ojciec przekazał. To mówię i to czynię. Taki Chrystus, takiego Chrystusa znamy, taki Chrystus był i taka Ewangelia z takim Chrystusem jest tylko i wyłącznie prawdziwa. Więc jeżeli mówimy o Chrystusie, który kocha wszystkich, bierze i nieważne, co zrobiłeś, jaki jesteś, to nie jest już ten sam Chrystus. On odpuści każdy grzech, ale musimy przestać grzeszyć. Musimy wyznać ten grzech. Musimy coś zrobić. A nie to, co ja słyszę nieraz tam w radiach chrześcijańskich niby. Bóg wszystkich dzisiaj kocha, nieważne co
robisz, jaki jesteś. Bóg cię po prostu kocha. Werset 20. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Śmiałe zwiastowanie. Mamy iść i śmiało zwiastować Jezusa Chrystusa. Do tego zostaliśmy powołani. To robił apostoł Paweł, to robił Chrystus. Czy Chrystus nie mówił tam obłudnicy, plemię żmijowe? Czy nie porozwalał w świątyni stoisk? Z miłości oczywiście. Pewno, że z miłości. Żeby się ludzie ocknęli, opamiętali. Ale trzeba było czasami użyć do tego siły, a przede wszystkim śmiałości. To nie jest przyjemne, jak nas znieważają, ale mówię, może ja jestem dziwnym człowiekiem, ale naprawdę cieszę się, kiedy ludzie zaczynają mówić. Może nie mam przyjaciół, ale wiecie co, tak naprawdę przychodzę i już ludzie, a widziałeś, to ten właśnie, co tam gada, nagrywa się, takie. Cały czas o Chrystusie mówi. Idę dalej. Jak się zapytam, to ty jesteś? Tak, ja. A, dobrze. No i oni sobie dalej sami już powiedzą o Chrystusie. Ja mogę iść robić swoją robotę. Mniej znajomych, mniej zaproszeń, mniej pieniędzy wydanych na prezenty. Zdrowszy człowiek jest. Z rodziną może posiedzieć. Z dziećmi Netflix pooglądać, pograć w piłkę. Przecież nigdy na to nie było czasu. Same plusy i korzyści. Będzie nieraz tak, że ludzie tego nie zniosą. Bo jak właśnie ci jeszcze w pracy, chociaż wiadomo, że w pracy codziennie jesteśmy, może ja jako kierowca to też wsiądę w ten samochód i w końcu pojadę. Ale kiedy przychodzimy do domu i jest tam mąż, żona, dzieci, nie jest to miłe i przyjemne. Ale słuchajcie, każdy, to znaczy, że każdy, tyle chciałem się dzisiaj podzielić z wami rozważaniami z listu do Filipian. Nie bądźmy po prostu zszokowani tym, co się dzieje, ale raczej radośni, tak jak apostoł Paweł. Tak jak pisał bodajże w liście do Tesaloniczan, z wszystkiego się radujcie. A jak w Dziejach Apostolskich czytamy, siedział w dybach, radował się i śpiewał pieśni. On wiedział, o czym pisze. Amen. Amen.